Hejka wszystkim, witam serdecznie na moim kanale Sylwia Amigurumi. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać tą przeuroczą gąskę na szydełku. Tutorial jest dość długi, więc uzbrojcie się w cierpliwość i zaczynamy. Do wykonania gąski będziemy potrzebować dwóch młotków białej włóczki Himalaya Dolphin Baby w numerze 301 oraz żółtej włóczki. Tutaj jest inny kolor, ja później w tutorialu używam innego, używam w tutorialu koloru 368. Będziemy również potrzebować kawałek czarnej nitki do wyhaftowania nosa, dwa dłuższe kawałki różowej włóczki do wyhaftowania rumieńców i oczywiście wszystkich przyborów do szydełkowania. Czyli będziemy potrzebować znacznika, igły plastikowej lub metalowej do przeszywania wszystkich elementów, ostrych nożyczek i szydełka. Ja do tej włóczki używam szydełka w rozmiarze 4 mm. Przydadzą nam się również bezpieczne plastikowe oczy. Ja użyłam w rozmiarze 14 mm do naszej gąski. I najważniejsze, kulka silikonowa. Pamiętajcie, nie wypychamy watą. To chyba wszystko.
I proszę, nasza wspaniała, urocza gąska już jest gotowa. Ja jestem mega zadowolona z tego wzoru i nie mogę się już doczekać Waszych efektów końcowych. Mam nadzieję, że tutorial był jasny. Z mojej strony to już wszystko. Nie zapomnijcie o subskrypcji, polajkowaniu i zostawieniu czegoś po sobie w komentarzu. Pa, pa!